turek.net.pl. Relacja. Doradca zawodowy i personalny. Specjalista do spraw rozwoju zawodowego w placówce samorządowej. Miłosiczka narciarstwa. Mieszkanka Tuliszkowa. Ewelina Dziśkiewicz. We wtorek 7 października w jednej z turkowskich restauracji odbyła się konwencja wyborcza lokalnego porozumienia samorządowego. W trakcie wydarzenia zaprezentowani zostali kandydaci na radnych powiatowych, jak również osoby chcące się znaleźć w Radzie Miejskiej Turku i radach okolicznych gmin. Też witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą konwencję. W szczególności witam kandydatów na radę do samorządów gmin, miasta Turku i powiatu tureckiego. Serdecznie witam również zaproszonych gości, naszych sympatyków oraz mediów. Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezesa lokalnego porozumienia samorządowego, pana Władysława Karskiego. Koleżanki i koledzy, nieskrywaną tremą, ale też z wielką radością stoję tutaj przed wami. Trema, bo duże audytorium. Radość, bo mam przed sobą dużą grupę ludzi, którzy zaufali lokalnemu porozumieniu samorządowemu i chcą razem z lokalnym porozumieniem samorządowym odnieść sukces. To duże zaufanie do naszego stowarzyszenia, ale też jeszcze większa odpowiedzialność za to, co mamy do zaoferowania mieszkańcom miasta Turku i powiatu tureckiego. Z ogromną przyjemnością więc zaprezentujemy dzisiaj sylwetki osób kandydujących do Rady Miejskiej Turku, do Rady Powiatu. Podczas spotkania swój program wyborczy zaprezentował także kandydat LPS-u na burmistrza Turku, Romuald Antosik, który zapowiedział, że znów z naszego miasta postara się uczynić prężny ośrodek przemysłowy, w którym liczy się głos mieszkańców. Jaki ma być projekt na końcu kadencji samorządu 2014-2018? Jaki Turek chcemy widzieć za 4 lata? Mój Turek to miasto, z którego chcę być dumny. Miasto liczące się na mapie kraju, o którym dobrze się mówi, które jest rozpoznawalne i poważane. Nie w klimacie megafera, ale w duchu rozwoju, przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia. Chciałbym, by było to miasto, jakie pamiętam z czasów mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Prężny ośrodek gospodarczy, ale w wymiarze XXI wieku. Bez kopalni i elektrowni, ale za to z nowymi firmami i przedsiębiorstwami zapewniającymi pracę i pomyślność. Wiem, że takiego Turku oczekują mieszkańcy, zarówno ci, którzy tu żyją, jak i ci, którzy stąd z różnych powodów wyjechali. Tego oczekują od nowego burmistrza i od nowego samorządu. Przedstawione przeze mnie założenia programowe to wizja miasta nowoczesnego. Realizacja tych założeń wymaga śmiałości i odwagi. Wymaga też zaufania wyborców. Jestem głęboko przekonany, że mieszkańcy Turku mają sobie mądrość, by wybrać lepszą, pewniejszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci. Turek dziś potrzebuje nowego burmistrza. Takiego, który słucha mieszkańców, konsekwentnie i uczciwie realizuje obietnice wyborcze, a także myśli o swoim mieście i działa nade wszystko w imię przyszłych pokoleń. Takiego burmistrza Turku państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym mieliśmy konwencję wyborczą lokalnego porozumienia samorządowego. Jesteśmy przekonani, że jest to jedna z mocniejszych ekip, jakie będzie startowała w tegorocznych wyborach samorządowych, zarówno do Rady Miasta, jak i do Rady Powiatu oraz do gmin. Chcemy, żeby w Turku rzeczywiście i w powiecie zmieniło się wiele, oczywiście wiele na lepsze. Liczymy na to, że nasi kandydaci są w stanie to zagwarantować, że tak naprawdę ten Turek musi się zmienić. Zmieni się przede wszystkim pokoleniowo, musi się zmienić mentalnie, musi to być innowacyjne podejście do zarządzania miastem, do zarządzania powiatem. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.